Kolejna kontra, w zasadzie rozwinięcie kontra, którą robiliśmy wcześniej, a mianowicie atak lewy prosty, unik, oddaje prawym prostym i kończę lewym prostym. Dlaczego po uniku jeszcze dodaję na końcu lewy prosty? Ano właśnie dlatego, że w momencie, kiedy nie trafię albo przeciwnie się zasłonił przed moim prawym prostym, żeby lewym prostym zatrzymać jego ewentualną kontrę. Tak? Żeby utrudnić mu zaatakowanie mnie. Także zapraszam.